Dzień z Republiką, Marcin Bąk, witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości, Tadeusz Płużański, którego stałym widzą telewizji Republika przedstawiać nie trzeba. Historyk, komentator polityczny, publicysta, ale przede wszystkim prezes Fundacji Łączka, zaangażowany w przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych, o ofiarach, zwłaszcza tych pierwszych, najokrutniejszych lat stalinizmu. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Dzisiaj okazja szczególna do rozmowy właśnie z prezesem Fundacji Łączka. Byśmy się chwilę zastanowili nad 75. już, to odległa historia, rocznicą zamordowania, bo inaczej się tego nazwać nie da, rotmistrza Pileckiego. Powiedzmy słów kilka o okolicznościach, w jakich do tego w ogóle doszło. Okoliczności były dramatyczne. 25 maja 1948 roku Witold Pilecki, wcześniej po tym jak był masakrowany w śledztwie przez UPP-ów, po tym jak krzywoprzysiężny sąd skazał go na karę śmierci, w sąd wyższej instancji utrzymał wyrok mocy, kolejni mordercy sądowi, kolejny skład tychże morderców, ostatecznie agent NKWD Bolesław Bierut podpisał wyrok śmierci na naszego bohatera. No i przyszedł wieczór dnia 25 maja. Pilecki został wyprowadzony z celi, która do dzisiaj jest już nie w więzieniu, ale w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Z relacji księdza Jana Stępnia, współwięźnia Pileckiego, wynikało, że funkcjonariusze poprowadzili go przez dziedziniec więzienny aż do miejsca straceń. Tutaj druga relacja nam wchodzi, relacja zastępcy naczelnika więzienia mokotowskiego Ryszarda Mońka, którego to dopadły, można powiedzieć, kilka lat temu w jego rodzinnym klubie Szowie. Tam udało się porozmawiać z tym człowiekiem, który też ma krew na rękach. On uczestniczył w egzekucji Pileckiego. Twierdził, że właśnie ten kondukt żałobny, tak, dla nas, dla nich to była rutynowa praca, doprowadził Pileckiego do tak zwanego Białego Domku, starej kotłowni na tyłach 10. pawilonu. Tego budynku dzisiaj już nie ma. Tam Pileckiego wprowadzono do środka i tam padł ten jeden strzał w tył głowy. Dramatyczna była moja rozmowa z tym, że Moniką, bo ja się spytałem go, no ale panie naczelniku, co było po tym strzale? Nic, tak zupełnie na zimno relacjonował przebieg egzekucji na rotmistrzu. Nic nie było. Jeden strzał i koniec. Był człowiek, nie ma człowieka. Dość powiedzieć, że Monika pobierał do końca życia 9000 zł emerytury. Spoczął ostatecznie na cmentarzu parafialnym w Lubieszowie. A warto jeszcze tę relację księdza Jana Stępnia uzupełnić o takie dosyć wstrząsające jego wrażenia, bo księdzu Stępniowi wydawało się, że Pilecki nie szedł sam, tak, że on właściwie był prowadzony, czy nawet ciągnięty przez tych zbirów z bezpieki. Co nam, taki wniosek nasuwa, że być może w momencie, gdy był Witold Pilecki już nie żył, że był tak wcześniej skatowany, że po prostu ciągnęli człowieka nieświadomego. Ja w całej tej historii ostatnich miesięcy, tygodni życia rotmistrza Pileckiego znajduję jeden fragment szczególnie chwytający za serce mnie, ale jak się okazuje, jak rozmawiam z ludźmi, to nie tylko mnie, fragment przemyconego tekstu, tak, jego wypowiedź: Auschwitz to była igraszka, tak? Jeżeli dobrze w tej chwili z pamięci przywołuję te słowa. Człowiek, który przeszedł przez katownie narodowo-socjalistyczne, niemieckie,
i przeszedł przez katownie komunistyczne, więc miał naprawdę pewną skalę porównawczą i to stwierdzenie, że Auschwitz, które na całym świecie znane jest jako urzeczywistnione piekło na ziemi, prawda? Auschwitz stało się symbolem wyjątkowego bestialstwa, okrucieństwa, dehumanizacji. I słowa rotmistrza Pileckiego, Auschwitz to była igraszka. Rzeczywiście słowa jakże znamienne, słowa, które powinien moim zdaniem znać każdy Polak, a świadczą oni mniej więcej o tym, że to piekło, które dopadło Pileckiego w Auschwitz, gdzie poszedł dobrowolnie, było niczym w porównaniu z tym piekłem komunistycznym, sowieckim, bolszewickim na Rakowieckiej. Pilecki dodawał do tych słów, mnie tutaj wykończono, tak? Chodziło właśnie o Rakowiecką 37. No mniej więcej wiemy, niestety wiemy, co tu się działo, jak był traktowany w śledztwie. Przynajmniej 49 metod śledczych było na nim używanych, stosowanych. To ujawnił z kolei Kazimierz Moczarski w słynnej książce Rozmowy z katem, z Jürgenem Stropem, bo jego właśnie, Moczarskiego, przesłuchiwał dokładnie ten sam typek, ta sama bestia z Rakowieckiej, Eugeniusz Chimczak. 49 metod śledczych, metody fizycznego, psychicznego nacisku, łącznie niestety z tymi no najbardziej dramatycznymi, jeśli chodzi o kaleczenie człowieka, zadawanie mu bólu, czyli wyrywanie paznokci. Ten podpis od mistrza Pileckiego na dokumentach, które ci śledczy Chimczak i inni, bo tam było ich wielu, podsuwali mu, żeby je podpisywał, zanikał. Zanikający podpis Pileckiego, najpierw taki, prawda, stanowczy widok Pilecki napisany w sposób wyraźny, no a później to były już takie właściwie szlaczki, tak? No, przez zerwane paznokcie, przez te straszne tortury, które zadawali mu no, ci właśnie gorsi niż funkcjonariusze niemieckiego Gestapo, to byli funkcjonariusze UB, ale nie zapominajmy też o sędziach, prokuratorach, nie zapominajmy o Cyrankiewiczu, który niewątpliwie przyczynił się do śmierci Pileckiego, bo Pilecki znał prawdę o ówczesnym premierze PRL-u, znał prawdę no, dyskredytującą tego człowieka, że był w Auschwitz kapo. Oczywiście mamy Bieruta, oczywiście mamy doradców sowieckich. Oni wszyscy, kilkadziesiąt osób pracowali na to, żeby Pilecki zginął. Ten bohater narodowy, ten ochotnik do Auschwitz, z Auschwitz uciekł, z Rakowieckiej został wywieziony po tym jednym strzale w tył głowy zadanym przez UBK Piotra Śmieteńskiego. Został wywieziony takim konnym wozem. Współwięźniowie, w tym mój ojciec, z grupy rotmistrza też, obarczony karą śmierci, szczęśliwie wyszedł z tego komunistycznego piekła. Oni wszyscy słyszeli ten końskich kopyt, kiedy dowódca właśnie tej siatki wywiadowczej był wywożony po godzinie 21:30 z katowni przy ulicy Rakowieckiej. No i Łączka w końcu, prawda? Ta druga stacja po Rakowieckiej, druga stacja warszawskiej, polskiej Golgoty. Niestety do dzisiejszego rotmistrza Pileckiego nie udało się zidentyfikować. Te prace trwają tam już od lat i rzeczywiście wiele tych osób, które zostało skazanych nie tylko na śmierć przez reżim komunistyczny, ale także na zapomnienie, na wygumkowanie z historii, ma już swoje groby, ich szczątki spoczywają w takich miejscach, do których można podejść, można chwilę nad nimi się zadumać, można pomodlić za spokój ich duszy. Osoba, o której dzisiaj rozmawiamy, bohater narodowy Polski, rotmistrz Witold Pilecki, wciąż jeszcze takiego grobu nie ma. I właśnie o tym zakłamaniu, zamazywaniu pamięci chciałbym chwilę porozmawiać, bo tu wymienialiśmy bardzo długą listę osób, które przyczyniły się do jego śmierci, chociaż nie naciskały na język spustowy Nagana czy Tetenki, ale był tu i premier, i ówczesny prezydent, tak, Bolesław Bierut. Natomiast można by tą listę, ten łańcuch osób złej woli wydłużyć znacznie bardziej, bo to jest cały okres już po śmierci rotmistrza Pileckiego, to jest to
wygumkowywanie jego, jego towarzyszy, jego, jego podkomendnych z historii. Tej osoby nie było. W całym okresie PRL-u Rotmistrz Pilecki po prostu nie istniał. Oczywiście, panie redaktorze, do tych nazwisk jeszcze nawiązując, trzeba wymienić Józefa Czaplickiego, tak naprawdę Izydora Kurca, który nadzorował to śledztwo z ramienia Bystryki. Oczywiście był Józef Goldberg-Różeński, szef Departamentu Śledczego. Oczywiście był Roman Rąbkowski, czyli Natan Winszman-Kikiel, wiceszef bezpieki, wiceszef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale też agentura, która wpadła na grupę, siatkę Witolda Pileckiego, siatkę wywiadowczą, bo to byli polscy wywiadowcy, to byli oficerowie polskiego wywiadu działający na rzecz generała Andersa, jemu przekazujący informacje z okupowanej Polski, z okupowanej Warszawy. No to Kazimierz Czarnocki, to Wacław Alchimowicz, to Leszek Kuchciński. Renegaci Armii Krajowej, to jest smutne, prawda? Oni przeszli na drugą stronę z różnych pobudek, ale też wskutek śledztwa. Najgorszy był Czarnocki, bo on był wysoko postawioną osobą w zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. No i wydał zarówno winowców, jak i przy okazji bezpieka wpadła właśnie na trop siatki Pileckiego. O nich też trzeba pamiętać. No a właśnie potem te lata niepamięci, wymazywania, cenzurowania. Przecież o Pileckim nie można było mówić, pisać, robić filmów, prawda? Dzisiaj to wszystko jest możliwe. Natomiast no, tutaj represjonowano tych, którzy przywoływali, przypominali tę postać. Rodzina oczywiście była uważana za bandycką, za szpiegowską. Prawda? To wszystko ciągnęło się przynajmniej do roku 1989, a do dzisiaj niestety, panie redaktorze, są tacy, którzy uważają, no, że ten Pilecki bez przesady tam nie poszedł na ochotnika do Auschwitz, tylko mu kazali. No potem jakiś frajer, prawda, jakiś dureń, który wrócił do Polski, po co tu wracał, prawda, przecież była, Polska była wolna, niepodległa, wyzwolona przez Sowietów, a on tutaj się na własne życzenie pakował, prawda, na pewną śmierć, zupełnie niepotrzebne. Prawda? Generalnie nie mówmy dobrze o Pileckim, a mówmy wciąż dobrze o Cyrankiewiczu, bo on nie był taki zły, no przecież wieloletni premier, mąż stanu, prawda, tyle lat na stanowisku. No więc właśnie, to wciąż ta prawda jest wykrzywiana. Wciąż bohaterów robi się oprawców, a z oprawców bohaterów. No, pozwolę sobie tutaj jeszcze jedno porównanie, takie zestawienie przywołać. Profesor Bauman bywa w tych samych środowiskach, które krytykują, czy starają się pomniejszyć rolę rotmistrza Pileckiego. Dokładnie te same środowiska, te same nawet osoby w stosunku do profesora Baumana, nieżyjącego już, mówią, no cóż, historia była skomplikowana, historia była złożona, czasy były trudne, szalała reakcja, chciałoby się dopowiedzieć tym samym kluczem. I człowieka, który ewidentnie stał po tamtej stronie i stał w sposób czynny, tak? Bo Zygmunt Bauman wtedy bodajże major, tak? Tak, czyli no zaangażowany bezpośrednio w zwalczanie podziemia niepodległościowego, no okazuje się, że to były trudne wybory, to była młodość, a generalnie przyświecała mu chęć czynienia świata lepszym, więc nie można go potępiać. Poza tym wspaniałe osiągnięcia później jako socjologa, jako naukowca, a z tym Pileckim to tak nie do końca jest wszystko jasne. Wiemy obaj, jakie środowiska mam tutaj na myśli, bardzo aktywne, też całkiem nieźle opłacane, wydaje mi się, w naszym kraju. Dokładnie, tutaj mamy też te osoby, które plują na Ojca Świętego Jana Pawła II, które no też twierdzą w sposób jakiś maniakalny, że Polacy zamiast pomagać, to mordowali Żydów. No to jest długa lista, prawda, tych, którzy chyba Polski nie lubią. A jeśli chodzi o Pileckiego, no jego zniszczyć się nie da. Prawda? Wydawało się tym
tym środowiskom, tym protoplastom dzisiejszych hejterów, prawda, że zabiją, zakopią i będzie po sprawie. Nie, Pilecki wrócił w chwale jako wielki polski bohater. Jego wielkością było to, że miał możliwość wyjazdu ratunku. Anders go wzywał do siebie, twierdząc, że sytuacja w Polsce jest bardzo niebezpieczna. On pozostał na posterunku. Tak samo zresztą zrobił mój tato jako prawa ręka Pileckiego. Powiedział, że nie, on w Anconie pięknej włoskiej, prawda, nad Adriatykiem nie zostanie, bo jego miejsce jest w Polsce. Tak? No i tak zostali przez półtora roku działając, ale był to wielki sukces, tak? Zbierając i przekazując informacje wolnemu światu, jaki jest stopień sowietyzacji naszego kraju. No i ich postawa, i Pileckiego, i jego, i trzonu tej grupy, tu jeszcze jest Maria Szelongowska, tu jeszcze jest Makary Sieracki, oni wszyscy nie ujawnili wielu osób z siatki Pileckiego, rozgałęzionej. Dzisiaj nawet mamy nowe dane, tak, około 100 osób, tak, ich bezpieka, o nich się nie dowiedziała, nie wybiła się na Pileckim, czy na moim czasie, czy na Szelongowskim, czy na Sieradzkim, czyli pozostali niezłomni, również na Rakowieckiej, tak. To jest wielkość tych ludzi, mimo tych tortur, o których mówiliśmy, mimo szantażu, prawda, że tutaj zaraz usiądzie na tym stołku odwróconym twoja żona. Prawda? Oni się nie dali złamać, dlatego są żołnierzami niezłomnymi. Jako takich ich traktujemy i tak przekazujemy dalej tę historię polskiej młodzieży. Natomiast oczywiście Bierut, Cyrankiewicz i ta cała banda komunistów, mam nadzieję, że nie będzie nigdy pamiętana jako bohaterowie, prawda, mężowie stanu, ludzie honoru. Znamienne było to, że do świadomości szerszej naszych rodaków postać Witolda Pileckiego zaczęła się przebijać dzięki takim działaniom oddolnym. To były działania podejmowane przez Ligę Republikańską jeszcze około 20 lat temu. To były w końcu działania różnych grup kibicowskich. Legii Warszawa, ale także wielu innych klubów piłkarskich na terenie całego kraju, bo akurat kwestie patriotyczne, kwestie tożsamościowe, rzecz znamienna, łączą kibiców, tak? Ponad nieraz sporą rywalizacją czy jakimiś animozjami. I wielu naszych rodaków, wielu nawet warszawiaków dowiedziało się w ogóle o postaci rotmistrza Pileckiego dzięki oprawom stadionowym, dzięki różnym akcjom wizualnym podejmowanym właśnie przez środowiska kibicowskie. To prawda, pamięć o żołnierzach wyklętych zaczęła być przywracana przez środowiska społeczne, oddolne, obywatelskie, takie jak na przykład Liga Republikańska, właśnie kibice, rekonstruktorzy, harcerze oddający hołd harcerzowi Pileckiemu, prawda, i innym pięknym polskim postaciom, polskich żołnierzy, partyzantów, wywiadowców. Potem w to wszystko włączyło się państwo i tu jest niezwykła rola świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jemu zawdzięczamy i drugiemu świętej pamięci profesorowi Januszowi. Zawsze powtarzam, że przynajmniej ci dwaj panowie profesorowie to święto nam przygotowali i dzięki temu możemy dzisiaj traktować tych żołnierzy niepodległości jako bohaterów narodowych, ale też państwowych. No dzisiaj z tym różnie bywa. Tak? Niestety są też takie zakusy, żeby przejmować od organizacji obywatelskich, społecznych właśnie ich idee, ich walkę, ich działalność przed wielu lat. Prawda? Wydaje się niektórym, że jak złożą kwiaty, prawda, i kilka przemówień wygłoszą, no to święto już jest ich i przekonają, prawda, pozostałych Polaków do tego, że tak było i będzie. I to jest pewnie powód, dla którego wiele środowisk też tych młodzieżowych, społecznych trochę się wycofało, tak? Widząc, że państwo przejęło tę uroczystość. Tak, wszystko, co jest spontaniczne, jest na ogół
jest na ogół trochę lepsze, a przynajmniej bardziej takie szczere, idące od dołu w górę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za przypomnienie tych no, najbardziej charakterystycznych elementów końca bohaterskiego życia rotmistrza Witolda Pileckiego. Naszym gościem był Tadeusz Płużański. Kłaniam się nisko. Kłaniam się, do zobaczenia. Do zobaczenia. A my czekamy na kolejne propozycje Telewizji Republika.